Witam serdecznie na 7 edycji Fabryki Świętego Mikołaja. To jedyna fabryka znana mi, która nie truje. Zebraliśmy w tym roku 116 tysięcy złotych i te pieniądze, 76 tysięcy przeznaczymy na darowiznę dla Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. I te pieniądze pójdą na sfinansowanie w części remontu poczekalni przy Izbie Przyjęć Kliniki. 40 tysięcy poszło na paczki dla dzieci. Zebraliśmy podobnie jak w ubiegłym roku. W ubiegłym roku też przeznaczyliśmy pieniądze na klinikę, ale inną. Jako drużyna Devils chętnie bierzemy udział w takich akcjach, tak żeby pomóc i zrobić co możemy. Bardzo przyjemno, ogólnie rzecz biorąc, jakby nie patrzeć, widzieć radość tych dzieciaków, jak dostałem prezenty, no to udziela się to robić. Tutaj stają dziewczynki w tym rzędzie. Soczek, proszę. Dziewczynka, tak? Myślę, że kiedyś to przede wszystkim przyjemniej było dostawać, bo dziecko zawsze chce dostać jakiś prezencik. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że fajniej jest dawać. Sama przyjemność, myślę tutaj zobaczyć uśmiech dzieci, którzy dostają prezenty wychodząc z kina, to jest naprawdę coś wspaniałego. Ile pan też prezentów oglądał dzisiaj? No sporo. Jest tu większa grupa sportowców, także, którzy rozdają, nie tylko ja, także bardzo się cieszę, że możemy w jakiś sposób wspomagać dzieci. To ja dziękuję, że przyszliście, bo to nie o to chodzi, że tylko nim dziękujecie, ale że wy jesteście. Piękne słowo, dziękuję. Kim ty jesteś tutaj? Pomocnikiem? Czyim pomocnikiem? Mikołaja. Ciężka praca? Ciężka. Co robiłeś? Co robiłeś? Podawałeś paczki, tak? Dobrze. Okej. Okay. Ile prezentów Państwa dzisiaj rozdali? No nie liczyliśmy, ale było ich sporo. Panie Tomku. Natomiast bezcenny był uśmiech dzieci obdarowywanych. To kolega nawet zwrócił uwagę, że dlatego błysku w oczach. No warto było tutaj być. Tak, to będzie jedno. Kubka wytrzymała. Uwaga teraz! Uśmiech!